W sobotni wieczór około godziny 18.40 na słabo oświetlonym osiedlowym parkingu przy ulicy Sudeckiej w Nysie zapaliło się czarne Audi A8. Płomienie wypełzły spod prawego i lewego nadkola, palące się plastikowe części spływały po oponach na chodnik. Obok stały jeden obok drugiego zaparkowane inne samochody. Kilka osób jednocześnie, w tym nasz reporter, zadzwoniło pod numer alarmowy. Ktoś w międzyczasie próbował ugasić płomienie za pomocą samochodowej gaśnicy. Niestety nic to nie dało, potrzebna była interwencja fachowców. Po krótkiej chwili przyjechał samochód ratowniczy Straży Pożarnej, ekipa szybko rozwinęła wąż i zastosowała pianę gaśniczą. Pożar objął komorę silnika, jednak zamknięta klapa nie pozwalała na bezpośrednią interwencję w źródło ognia, więc piana, wylewana pod maskę ze wszystkich możliwych stron, wylewała się przez nadkola i na przednią szybę. Po dłuższym siłowaniu się z maską, która za nic nie chciała się otworzyć, strażacy wreszcie dostali się do komory silnika. Mimo naprawdę sporej ilości środka gaśniczego, kłęby dymu długo wydobywały się z miejsca zniesienia ognia. Groteskowym elementem całej akcji był fakt, że z zamkniętego wnętrza pojazdu przez cały czas wydobywała się skoczna muzyka. No, zapaliła się instalacja elektryczna w samochodzie Audi, spaliły się elementy komory silnika. Jeszcze musimy sprawdzić, czy nie ma jakiegoś zarzewia ognia, dlatego delikatnie polewamy wodą. W tej chwili jest odparowanie wody z gorących elementów i chcemy do tego momentu, aż ustanie parowanie, wtedy stwierdzimy, że nie ma żadnego zarzewia ognia i zakończymy akcję. Tak, no, przypuszczam, że jest niezależny obwód do radia, a akumulator jest w innej części pojazdu, nie chcemy już dalej demolować pojazdu, żeby nie narobić dodatkowych szkód. Skończyło się dobrze. Szybko stłumiony pożar nie rozprzestrzenił się na inne zaparkowane obok auta. Jednak Audi z pewnością będzie wymagało gruntownej naprawy, przynajmniej wymiany klapy silnika i instalacji elektrycznej.